Cześć, witam Was. Nazywam się Żaneta i zapraszam Cię na 30-minutową jogę. Joga będzie koncentrowała się na brzuchu i na biodrach. Przygotuj sobie trochę miejsca i zaczynamy. Zapraszam. Usiądź na początku wygodnie. Wyprostuj plecy. Przenieś mostek do przodu i do góry. Rozluźnij uda. Ramiona spływają swobodnie na kolana. Delikatnie cofnij brodę w kierunku mostka. Oddychaj. Poczuj, jak oddech krąży w Twoim ciele. Przenieś swoją uwagę na chwilę tu i teraz, na odczucia płynące z Twojego ciała. Oddychaj. Teraz spleć palce i przenieś ramiona do góry. Wydłuż swoje ciało. Poczuj, jak kręgosłup, ramiona dążą w kierunku sufitu. Poczuj przyjemne rozciąganie Twojego ciała. Cały czas oddychaj. Z wydechem opuść ramiona w dół na podłogę. Na wdechu wydłuż jeszcze kręgosłup do góry. Z wydechem spłyń swobodnie w dół. Wdech unieś klatkę do góry, wyprostuj się, wyrównaj oba boki ciała. Zamień kolejność stóp. Wdech, ramiona do góry. Oddychaj. Z wydechem opuść ramiona na podłogę, starając się wydłużać kręgosłup. Spłyń w dół, rozluźnij głowę. Rozluźnij mięśnie twarzy. Wdech, góra. Wydech, opuść barki w dół. Ok, zapraszam Cię do klęku podpartego. Staw pod stawem. Krowa kot, na wydechu zaokrąglone plecy, wdech, mostek, góra. Dobrze, zatrzymaj się. Przenieś palce w kierunku stóp. Łokcie miękkie, delikatnie ugięte, unikaj przeprostów. Przenieś na wydechu kolano do klatki, wydech, pięta i mostek do góry. Wydech, kolano do klatki, zaokrąglone plecy, wdech, noga do góry i mostek. Wykonuj w Twoim tempie, tak jak czujesz, nie musisz się spieszyć, pamiętaj, oddychaj. Poczuj synchronizację oddechu z ruchem ciała.
Druga strona dokładnie to samo. Wdech, wydech, kolano do klatki. Poczuj płynność tego ruchu, niczym się nie przejmuj. Palce wracają naprzód. Postaraj się zachować biodra na wysokości kolan. I powoli ramionami dąż na początek maty, tak żeby klatka, mostek zatapiał się w dół. Jeśli masz taką możliwość, połóż mostek na macie. Jeśli nie, nie przejmuj się, zostań w tym momencie, w którym czujesz się dobrze, wydłużając ramiona, wypłaszczając plecy. W tym momencie przygotowujesz swoje ciało do psa z głową w dole. Oddychaj. Powoli wstajemy. Rozluźnij się. Jeszcze zróbmy krążenia. Zapraszam Cię, zrób jak największe koła tylko możesz. Skoncentruj się na kolanie. Zataczaj nim pełne koła na zewnątrz. Cały czas oddychaj. Postaraj się zachować kark rozluźniony. Rozluźnione mięśnie twarzy. Swobodny ruch, druga strona. Usiądź na piętach, palce złączone stóp razem, kolana szeroko, żeby ciało mogło opadać swobodnie w dół, wydłużone ramiona, spokojny oddech. I zapraszam Cię do psa z głową w dole. Rozpłasz dłonie, palce szeroko, podwiń palce stóp, unieś kolana do góry. Przenieś ciężar ciała do tyłu, mostek, klatkę zatapiaj w dół w kierunku stóp, wypłaszcz plecy, kość ogonowa do góry, ramiona zrotowane na zewnątrz, raz jedną, raz drugą nogą możesz delikatnie się rozruszać, pouginać, poprostować, postaraj się w miarę możliwości przyklejać pięty do maty. Oddychaj, poszukaj Twojego psa z głową w dole. Rozluźnij głowę. Powoli przejdź do przodu, do skłonu. Wdech, mostek, góra, płaskie plecy. Z wydechem ramiona w dół. Miękkie kolana, roller, góra, wdech, ramiona do góry. Wydech, opuść dłonie na wysokość serca, rozluźnij barki. Wdech, ramiona, góra. Wydech, skłon. Wdech, mostek, góra. Wydech, deska. Łatwiejsza wersja. Opuść najpierw kolana. Następnie prowadząc łokcie wąsko klatkę. Połóż się. Oddal barki od uszu. Wdech mostek górę. Wydech pies w górze. Pies z głową w dole. Pamiętaj, zawsze możesz wrócić do tej wersji prostszej. W każdym momencie możesz odpocząć, wdech, skłon, mostek, góra, wydech, spłyń swobodnie w dół, wdech, roller, góra, wydech, wdech, wydech, skłon,
wdech mostek, góra płaskie plecy, wydech deska. Kij bądź kolana klatka, wdech mostek, góra, wydech, pies z głową w dole, plecy płaskie, zatapiaj mostek w dół. Kolana możesz zachować delikatnie ugięte. Skłon, wdech, mostek, góra, wydech, spłyń. Wdech, ramiona do góry. Wydech, opuść ramiona. Wdech, potężny, unieś ramiona wysoko. Z wydechem, skłon. Wdech, mostek, góra, wydech, deska. Kij, wdech, góra, wydech, pies z głową w dole. Prawa stopa do przodu, Virabhadrasana. Wdech, unieś ramiona do góry. Wydech, opuść. Wydech, kij, wdech. Mostek, góra, wydech, pies z głową w dole, lewa strona, lewa stopa do przodu, prawa prosta, wdech, ramiona do góry, wydech, opuść ramiona, wdech, deska, wydech, kij, bądź kolana, klatka, wdech, mostek, góra, wydech, wróć, pies z głową w dole. Powoli przejdź do skłonu. Rozstaw stopy delikatnie, szerzej, złap się za łokcie i pokołysz ciałem tak, żeby rozluźnić kręgosłup, ramiona, barki. Na wdechu zroluj kręgosłup do góry, nabierz powietrza, wydech, opuść ramiona. Złącz stopy razem. Wdech, ramiona do góry. Wydech, potężny. Wdech, ramiona wysoko. Z wydechem dłonie na wysokość serca. Przenieś prawą stopę na lewe kolano. Zejdź tak nisko, jak możesz. Oddychaj. Postaraj się zachować plecy płaskie. Odnajdź balans, równowagę. Prawą stopę przenieś do tyłu. Virabhadrasana 2. Pamiętaj, rozluźnij mięśnie karku, barki rozluźnione. Kolano na zewnątrz. Oddychaj. Wdech, lewa ręka do góry, wydłuż bok ciała. Z wydechem wróć, wyprostuj nogi w kolanach. Trójkąt rozciągnięty. Jeśli potrzebujesz, możesz zmniejszyć odległość między stopami. Wydłuż oba boki ciała, opuść lewą rękę, chwytając, jeśli masz możliwość, za paluch. Bądź w dowolnym miejscu na nodze, może być wyżej. Ramię do góry, mostek do góry, oddychaj. Z wydechem opuść ramiona. Wdech, deska. Wydech, dół. Wdech, góra. Wydech, pies z głową w dole.
Łom. Wdech, mostek, góra. Wydech, rozluźnij. Góra, nabierz powietrza, ramiona do góry. Wydech, opuść. Wdech. Wydech potężny. Nabierz powietrza. Wydech, opuść dłonie. Lewa stopa na prawe kolano. Odszukaj tutaj balans. Oddychaj. Płaskie plecy. Przenieś lewą stopę do tyłu. Virabhadrasana 2. Prawe kolano na zewnątrz. Centrum aktywne. Oddech. Wdech, prawa ręka do góry. Wydech, opuść. Wyprostuj nogi w kolanach. Trójkąt rozciągnięty. Prawa dłoń w dół. Popatrz za lewą ręką w kierunku sufitu. Jeśli odczuwasz dyskomfort w szyi, możesz popatrzeć się przed siebie. Na wydechu opuść ramiona w dół. Wdech, deska, wydech, kij, wdech, mostek, góra, wydech, pies z głową w dole. Przenieś ciężar ciała do przodu, do deski, łokcie na wysokości z barkami, centrum aktywne, pępek do kręgosłupa, oddychaj. Opuść kolana, połóż się na macie. Możesz zostać w podporze na łokciu. Chwyć za lewą stopę z tyłu. Jeśli czujesz dyskomfort w plecach, możesz opuścić głowę na przedramię. Jeśli wszystko jest ok, kontynuuj. Oddychaj, podwijaj kość ogonową, przyciągając stopę w kierunku biodra. Postaraj się, żeby kolana nie odsunęły się za mocno od siebie. Druga strona, złap prawą stopę, jeśli możesz, skieruj palce do przodu, jeśli nie, nie przejmuj się, złap dowolnie i przyciągaj piętę do biodra, jeśli masz taką możliwość, bardziej na zewnątrz, w kierunku maty. Ok, puść, rozluźnij. Przenieś dłonie na wysokość dolnych żeber. Barki oddal od uszu. Wdech, mostek do góry. Z wydechem pies w górze, pies z głową w dole. Klęk podparty. Staw pod stawem. Unieś prawą rękę do góry, lewą nogę, wydłuż ciało. Następnie ugnij nogę w kolanach, pięta do sufitu. Jeśli masz taką możliwość, poszukaj stopy z tyłu po skosie i możesz pogłębiać, unosząc stopę do sufitu, która ciągnie kolano i bark do góry.
oddychaj. Jeśli to jest dla Ciebie za trudne, możesz wrócić do wersji poprzedniej. Druga strona. Rozluźnij ciało. I lewa ręka do góry. Prawa noga. Ugnij nogę w kolanie, unieś piętę do góry. Jeśli możesz, złap za stopę, możesz pogłębiać, unosząc nogę, bark. Oddychaj, poszukaj balansu, równowagi. Puść, rozluźnij. Dla odpoczynku, dla pleców, skłon. Usiądź na piętach, palce złączone stóp razem, kolana szeroko, żeby ciało mogło opadać swobodnie w dół. Wydłużone ramiona, spokojny oddech. Zapraszam Cię do klęku i do psa z głową w dole. Przenieś stopy bliżej siebie. Unieś prawą nogę do góry, wdech. Ugnij nogę w kolanie i krążenia. Skoncentruj się na kolanie i zataczaj w miarę możliwości pełne koła. Prawa stopa do przodu. Opuść lewe kolano. Grzbiet stopy. Wdech. Ramiona do góry. Z wydechem biodra w dół. I opuść ramiona po lewej stronie. Prawe kolano na zewnątrz. Jeśli masz taką możliwość, zejdź niżej na łokcie. Jeśli nie, możesz zostać na wyprostowanych. Opuszczaj z każdym wydechem biodra w dół. Powoli podnieś się, nabierz powietrza, ramiona do góry. Z wydechem przenieś ciężar ciała do tyłu. Wyprostuj nogę z przodu. Palce skierowane do góry. I z wydechem skłon do nogi z przodu. Jeśli nie dosięgasz na płaskich plecach, tutaj możesz podeprzeć się na udzie. Bądź zastosować dowolną pomoc, żeby podeprzeć się wyżej. Tutaj krążenia stóp dowolnie, tak jak czujesz. Z każdym wydechem postaraj się schodzić niżej. Przenieś ciężar ciała do przodu. Podwiń palec, unieś kolano. Deska, wdech, wydech, dół. Wdech, góra, wydech, pies z głową w dole. Ok, super, oddychaj. Druga strona, lewa noga do góry, wdech i krążenia. Zataczaj w miarę możliwości kółeczka w przestrzeni. Skoncentruj się na kolanie. Oddychaj. Lewa noga do przodu. Opuść kolano. Grzbiet stopy. Wdech. Ramiona do góry. Wydech. Opuść. Rozluźnij. Druga strona dokładnie to samo. Teraz lewe kolano na zewnątrz. Jeśli możesz, zejdź na łokcie, na przedramiona. Jeśli nie, możesz pozostać na dłoniach, to też jest ok. Opuszczaj, rozluźnij z każdym wydechem biodra w dół.
powoli wracamy. Wdech, ramiona do góry. Z wydechem przenieś ciężar ciała do tyłu, na prawą nogę wyprostuj lewą, na wydłużonych plecach. Opuść lewą stronę biodra w dół, tak żeby miednica była ustawiona równo. Z każdym wydechem pogłębiaj skłon w miarę możliwości, możesz podeprzeć się na udzie. Jeśli masz taką możliwość, zostań w podporze na macie, bądź zastosuj dowolną pomoc, żeby podeprzeć się wyżej. Dla rozluźnienia możesz poruszać stopą dowolnie. Oddychaj. Staraj się najpierw dołem brzucha schodzić w dół, a następnie resztą ciała. Przenieś ciężar ciała do przodu, podwiń palec, unieś kolano, wdech, deska, wydech, dół, wdech, góra, wydech, pies z głową w dole. Na chwilkę odpoczynku, skłon, rozluźnij ciało, ramiona. Wracamy, pies z głową w dole. Stopy bliżej siebie. Wdech, prawa noga do góry. Z wydechem kolano do łokcia. Wdech, noga do góry. Wydech, kolano do łokcia. Poczuj, jak pracuje centrum. Poczuj, jak mięśnie brzucha się wzmacniają. Oddychaj. Wdech, górę. Wydech, kolano do łokcia. Jeszcze raz. Wydech. I powróć pies z głową w dole. Oddychaj. Lewa noga do góry, wdech. I wydech, kolano do łokcia. Wdech, góra. Wydech. Mocne centrum. Oddychaj. Jeszcze dwa. Ostatni wdech, góra. Wydech. Okej. Wróć pies ku dole. Teraz przenieś prawą stopę na lewy skraj maty do przodu, lewą na prawą stronę i usiądź. Ok, zapraszam Cię do okrętu. Na razie możesz przytrzymać uda, pouginaj po prostu i nogę oddychaj. Postaraj się zachować plecy płaskie, mostek do góry. Puść ramiona. Trzymaj, oddychaj. Opuść prawą nogę, powoli, nie spiesz się, lewą. Cały czas mocne centrum, płaskie plecy. Jeśli możesz, dla chętnych wyprostuj obie nogi. Trzymaj, możesz zostać w wersji łagodniejszej, z nogami ugiętymi. Ok, super. Puść, rozluźnij. Połóż się na plecach. Przyklej dolne plecy do maty. Unieś nogi do góry. Wyprostuj w miarę możliwości. Nie przejmuj się, mogą zostać delikatnie ugięte. Ramiona przenieś za głowę. Przyciągaj cały czas dolne kręgi w odcinku lędźwiowym do maty. Oddychaj.
I teraz powoli opuszczaj prawą nogę w dół. Nie spiesz się. Najważniejsze tu jest przyklejanie dolnych pleców do maty. I lewa noga powoli w dół. I powróć. Prawa, opuszczaj powoli, powoli, trzymając mocno centrum. Wróć i lewa. Ok, super, ugnij nogi. Unieś mostek do góry z ramionami wydłużonymi. Jeśli możesz, wyprostuj nogi w kolanach. Oddychaj, angażuj mocne centrum. I opuść. Super. Ugnij nogi w kolanach, opuść stopy na matę. Ramiona połóż wzdłuż ciała. Kołyska, przenoś kolana z boku na bok. Rozluźnij biodra, rozluźnij całe ciało. Teraz złap kolana, przyklej kolana do klatki i masuj kręgosłup. Cały czas swobodnie oddychaj, już odpocznij. Rozluźnij mięśnie ciała. Ok, opuść stopy. Zapraszam Cię do relaksu. Połóż się wygodnie, tak żeby nic Ci nie przeszkadzało. Pozwól, żeby stopy rozpłynęły się na boki. Rozluźnij nogi. Rozluźnij barki. Dłonie ułożone wnętrzem do sufitu. Kark i głowa rozluźniona. Mięśnie twarzy rozluźnione. Poczuj, jak brzuch podczas wdechu unosi się do góry i na wydechu opada w dół. Możesz tutaj zostać tyle, ile potrzebujesz, czując, jak oddech przepływa przez całe Twoje ciało. Powoli wyjdź z relaksu, uginając delikatnie kolana, przenosząc ciężar ciała na bok, przez prawe wyprostowane ramię. Możesz tu chwilkę zostać, jeśli uważasz, i powoli, pomagając sobie ramionami, wstajemy. Na chwilkę jeszcze zostań w pozycji siedzącej, pooddychaj jeszcze troszkę. Nabierz powietrza i opuść ramiona, rozluźnij barki. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wspólną praktykę. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia następnym razem.